Boast to kolejne z podstawowych zagrań w squashu. Po polsku mówimy na nie boast. Boast to jest zagranie, w którym uderzamy o dwie bądź trzy ściany. Zaczynamy od ściany bocznej, później piłka leci na ścianę przednią i albo gaśnie gdzieś nam w niku, czyli w rogu, w połączeniu ściany bocznej z parkietem, albo odbija się od ściany bocznej po to, żeby spaść tu gdzieś przy niej. Nie jest to zagranie proste, ale też nie jest wykorzystywane dość często. Wykorzystujemy je tak naprawdę chyba w dwóch przypadkach. Pierwszy to jest taki, kiedy przeciwnik złapał nas z tyłu i jesteśmy w takim momencie, że nie jesteśmy w stanie zagrać nic innego. Nic innego najczęściej mamy na myśli drive'a bądź crossa. Gdy piłka jest w takim miejscu, w którym mamy problem z włożeniem rakiety między piłkę a tylną ścianę i wiemy, że nie wyjdzie nam z tego ani dobry cross, ani dobry drive, jesteśmy w stanie zagrać skróta, najczęściej wtedy decydujemy się na boasta. Dla zawodników średnio zaawansowanych, bo zaczynający może nie potrafią tego boasta zagrać, często jest to ostatnia deska ratunku. Kiedy nie da zagrać się nic innego, grają boasta. Ale boast może być też zagraniem atakującym. W sytuacji, kiedy przeciwnika chcemy zepchnąć do przodu, chcemy zaatakować z przodu, możemy do tego celu wykorzystać właśnie boast, żeby zagrać piłkę, która spowoduje, że przeciwnik będzie musiał bronić się gdzieś z przodu. Boasta, jak każdego innego zagrania, można i trzeba się nauczyć. Z dwóch powodów, czyli po to, żeby się bronić i po to, żeby atakować. Są różne techniki tego, jak podejść prawidłowo do boasta, jak go zagrać. Jedna, chyba najpopularniejsza, przynajmniej taka, o której ja najczęściej słyszałem, wykorzystujemy tu geometrię. Nie jest ona łatwa chyba do wyobrażenia sobie, ja z nią miałem problemy, natomiast kiedy ją sukcesywnie poćwiczymy, sobie porysujemy, pomierzymy, ten boast zacznie nam wchodzić trochę intuicyjnie, zaczniemy go grać niejako automatycznie i wtedy już nie będziemy musieli myśleć o tym, gdzie celujemy, jak gramy. Ale przechodzę do samej techniki nauki. Wyobrażamy sobie, że obok naszego kortu jest drugi kort. Często nie trzeba sobie wyobrażać, bo tak jest. Natomiast wyobrazić sobie trzeba, że widzimy przez boczną ścianę oddzielającą te korty. Żeby zagrać poprawnego boasta, celujemy tak, że jakbyśmy chcieli piłką zagrać ten bardziej od nas oddalony przedni róg kortu. Trudno to opowiedzieć słowami, ale myślę, że rysunek wam wszystko wyjaśni. Linią przerywaną wskazany jest kierunek, w którym celujemy, czyli tam, gdzie byśmy chcieli zagrać piłkę, gdyby nie było bocznej ściany. Linią ciągłą zobaczycie przypuszczalną trajektorię tej piłki. Do boasta powinniśmy być również ustawieni bardzo nisko. Jesteśmy w dużym wykroku nisko na nogach. Z jednej strony dlatego, że, jak wcześniej mówiłem, bywa to zagranie ratujące nam życie, więc dochodzimy w ostatniej chwili, dochodzimy wykrokiem. Z drugiej strony, im niżej jesteśmy na piłce, im niżej jesteśmy na nogach, tym lepiej ustawimy rakietę względem piłki i łatwiej nam ten boast kontrolować, a zależy nam na tym, żeby piłka poleciała jak najbliżej dolnej linii na przedniej ścianie. Im ona będzie bliżej tej przedniej linii, tym trudniejsza będzie do odebrania dla przeciwnika. Do boasta w sytuacji idealnej ustawiamy się tak jak do drive'a, po to, żeby przeciwnik nie zauważył, co zagrywamy. On będzie myślał, że zagramy mu drive'a, może kierować się w inną stronę kortu, a my atakujemy i zagrywamy do przodu. Ale to jest zagranie zaawansowane i to trzeba ćwiczyć, to trzeba umieć. W sytuacji, kiedy się ratujemy, do boasta zagrywamy tak, jak udało nam się do niego dobiec, dotrzeć, jakkolwiek dotarliśmy do tej piłki. Jeżeli mamy trochę więcej czasu, warto pomyśleć o tym, żeby być skierowanym ciałem w kierunku bocznej ściany, natomiast ta wysunięta noga będzie kierowała najczęściej w tylni róg, przy ścianie bocznej, przy której zagrywamy. Druga noga, która zostaje z tyłu, jest nogą, na której łapiemy balans, która pomaga nam się utrzymać w równowadze.